Powraca temat planu przebudowy ulicy Szybowników, który po raz kolejny zostaje poddany konsultacjom społecznym. Przypomnijmy, że sierpniowe konsultacje w Urzędzie Miasta wywołały spore kontrowersje, między innymi dlatego, że plan nie pokrywał się z tym, który poddano konsultacjom wcześniej. Nie uwzględniono w nim też pewnych uwag, m.in. o sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Szybowników z ulicami Lotniczą i Przejezdną, o co wnioskowała sołtys z Strzyżewic. Głównym problemem było zakwalifikowanie ulicy Szybowników jako drogi głównej ruchu przyspieszonego. Przepisy zabraniają, by skrzyżowania na tego typu drodze były częściej niż co 600 metrów. W praktyce oznaczało to, że dojazd do ulicy Szybowników miały stracić ulice Zielna, Ochocza, Wiejska, Czarneckiego i Kochanowskiego. Dostęp miały zachować jedynie ulice Dożynkowa, Działkowa, Wolińska i Łanowa. Na trzech pierwszych zaplanowano ronda. To wiadomość o zredukowaniu 8 wjazdów z osiedla do 3 wywołała oburzenie wśród okolicznych mieszkańców i właścicieli firm usytuowanych przy tej ulicy. Wówczas wiceprezydent Adam Mytych obiecał złożenie odpowiedniego pisma do wojewody, a następnie do ministra infrastruktury o pewne odstępstwa, takie, na które pozwolą przepisy. Aktualna wersja projektu została wyłożona do wglądu. Można ją znaleźć w Biurze Projektów Współfinansowanych na ulicy Poniatowskiego 11 w Lesznie. Projekt będzie tam dostępny do 8 lutego w godzinach od 8 do 15, a w czwartek do godziny 17. Uwagi należy zgłaszać osobiście. Plany zostały również udostępnione na stronie leszno.pl. Porównując sierpniową i obecną wersję projektu, można zauważyć, że dojazd do ulicy Szybowników odzyskała ulica Zielna. Warto, by osoby mieszkające w pobliżu ulicy Szybowników skorzystały z konsultacji i porównały przedstawiony projekt z poprzednim.